Cześć, witajcie w czwartej części ciekawostek o Finlandii. Zanim przejdę do ciekawostek, które przygotowałam dla Was na dzisiaj, chcę jeszcze nawiązać do poprzedniej części ciekawostek, w której mówiłam m.in. o mandatach. To jest bardzo ważna kwestia, o której przypomniała mi pewna widzka, którą teraz bardzo pozdrawiam i bardzo dziękuję, że mi przypomniałaś. Mianowicie w Finlandii, kiedy parkujemy samochód równolegle przy ulicy, to musi on być skierowany przodem do kierunku jazdy na pasie, przy którym parkujemy. Jeżeli zaparkujemy tyłem, to dostaniemy mandat i no, pewnie się zdziwimy. A zdziwieni być nie powinniśmy, bo tutaj jest to norma. Mam nadzieję, że jasno to wyjaśniłam. Słuchajcie, ja prawa jazdy nie mam, to jest chyba parkowanie równoległe, tak mi się wydaje. Wiecie, o co mi chodzi, jeżeli nie, to nie wiem, w komentarzach sobie wyjaśnijmy. A teraz już przechodzimy do ciekawostek na dziś przygotowanych. Słuchajcie, ciekawostka numer jeden dotyczy rzeczy, z którą ja się spotkałam po raz pierwszy, kiedy po raz pierwszy byłam w Finlandii i ona mnie zafascynowała, to jest coś, co ja uwielbiam, mianowicie podróżowanie autobusem miejskim. A raczej kultura tego podróżowania. Słuchajcie, tutaj sprawa wygląda tak, że wchodzi się, nie, może zacznę od tego, że przychodzimy na przystanek i ustawiamy się w kolejce na przystanku w takiej kolejności, w jakiej na ten przystanek przyszliśmy. Tutaj, wiecie, są różne memy, że trzeba stać 2 metry od siebie przynajmniej, nawet w zimie przy minus 40 stopniach. To już zostawmy. W każdym razie przychodzimy na przystanek i stoimy na przystanku w takiej kolejności, w jakiej przyszliśmy, oczywiście zachowując pewną odległość od siebie. Później, kiedy autobus przyjeżdża, to on nie ma obowiązku zatrzymać się na danym przystanku. On, jeżeli nikt nie wysiada, nikt nie zgłosi kierowcy guziczkiem w autobusie, że wysiada, to on się nie musi zatrzymywać przy tym przystanku. Dlatego, kiedy autobus podjeżdża, to my, chcąc go złapać, musimy pomachać ręką i wtedy dajemy znak kierowcy, żeby on podjechał pod ten przystanek. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że do autobusu wchodzimy pierwszymi drzwiami, tymi od strony kierowcy, nie od strony kierowcy, no tymi najbliżej kierowcy. Przy kierowcy jest taki magnetyczny kasownik, ponieważ mamy karty, które są doładowywane pieniędzmi i tam przykładamy taką kartę i wtedy tam pobierany jest z konta odpowiednia ilość euro i idziemy wtedy zająć miejsce. Do autobusu środkowymi drzwiami mogą wchodzić niepełnosprawni, jakieś osoby z wózkami, mamy z wózkami i tak dalej, ale normalni pasażerowie wchodzą od strony kierowcy, witają się z kierowcą, kasują bilet albo kupują bilet u kierowcy i idą dopiero zająć miejsce. Nie ma przepychanek, wszyscy stoją w kolejce, nikt się nie wtrynia. Jest to bardzo kulturalne i jestem tym zafascynowana. Natomiast wysiadając z autobusu musimy przycisnąć, tam na rurkach dosyć często są takie guziczki, trzeba przycisnąć taki guziczek, kiedy zbliżamy się do przystanku, na którym chcemy wysiąść. Wtedy autobus ją zatrzymuje i tak samo wysiadamy albo środkowymi, albo tylnymi drzwiami, nigdy pierwszymi. Kolejna ciekawostka dotyczy sprzedaży alkoholu w Finlandii. W sklepach spożywczych dostaniemy napoje alkoholowe o zawartości alkoholu mniejszej niż 4,7%. Wszystko, co jest mocniejsze, sprzedawane jest w sieciówce kontrolowanej przez państwo. Jest to sieciówka Alko, której logo wygląda tak. Tam jest naprawdę bardzo duży wybór alkoholi z całego świata. I tak z ciekawości sprawdziłam na Google Maps i doszłam do wniosku, że wiadomo, im dalej na północ, tym rzadziej rozmieszczone są te sklepy, ze względu na to, że jest tam mniej ludzi w tamtych północnych regionach kraju. I myślę też, że w miastach nie ma problemu znaleźć ten sklep, ale natomiast, no, mieszkając na wsi, to myślę, że jest to już większa wyprawa, żeby iść kupić jakieś wino, piwo i tak dalej. Co więcej, Alko otwarte są od 9 do 20 w dni powszednie. W soboty otwarty jest sklep do 18, natomiast w niedzielę w ogóle jest ten sklep zamknięty, czyli nie można kupić alkoholu. Także jeżeli wiemy, że szykuje się jakaś impreza w weekend, to lepiej wcześniej zaopatrzyć się w alkohol, ponieważ no później może być z tym problem. Podobnie w sklepach spożywczych, gdzie sprzedawany jest alkohol poniżej 4,7%,
Tutaj też są ograniczenia czasowe, ponieważ alkohol możemy kupić tylko od 9 do 21, nawet jeżeli sklep jest otwierany wcześniej albo zamykany później. Mówię tutaj o takim alkoholu, który jest mocniejszy niż 2,8%. I oni faktycznie trzymają się tych reguł. Mogę Wam podać przykład z życia wzięty. Była taka sytuacja, że mój chłopak ze swoją mamą pojechali rano w Wigilię na cmentarz. No i potem wracając chcieli wstąpić do sklepu po jakieś drobne zakupy. I między innymi mama chciała sobie kupić to specjalną edycję piwa Joulu Olut, czyli piwo bożonarodzeniowe. No ale tak się stało, że właśnie byli w tym sklepie przed 9:00. To było jakoś między 8:00 a 9:00, chyba nawet między 8:30 a 9:00. I wtedy przy kasie bardzo zażenowana dziewczyna gorąco przeprosiła mamę mojego chłopaka i powiedziała, że no jest jej przykro, ale nie może jej sprzedać tego piwa, ponieważ jest przed 9:00. Także faktycznie oni trzymają się tych zasad. Kolejna ciekawostka to sauny. Fińskie sauny, które chyba na całym świecie najmocniej kojarzą się ludziom z Finlandią. Z dobrego powodu. Na 5 milionów mieszkańców, no trochę ponad 5 milionów mieszkańców, mamy w kraju ponad 2 miliony saun. Robi wrażenie? Na pewno. Z tych 2 milionów połowa to sauny prywatne, reszta to sauny publiczne, budowane nad brzegami jezior. Poza tym ciągle budowane są nowe sauny w budynkach, ponieważ często zdarza się tak, że w bloku mamy na tym poziomie naszego parteru, gdzie są różne pomieszczenia piwniczne, składziki rowerowe. Często właśnie na tym poziomie jest też sauna ogólna dla mieszkańców budynku. Ale też bardzo często zdarza się, że nawet w mieszkaniach w bloku każde mieszkanie ma swoją saunę, albo przynajmniej część mieszkań ma swoją saunę. Także tutaj to jest taki standard i Finowie się dziwią na przykład, jak ktoś wynajmuje mieszkanie i jest ono bez sauny, albo ktoś ma mieszkanie i jest ono bez sauny. Finowie średnio korzystają z sauny raz w tygodniu i myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że oni chodzą do sauny nago. Także jeżeli jest tutaj jakiś obcokrajowiec, znajdzie się on w Finlandii i znajomi Finowie zaproszą go do sauny, co jest oznaką takiego zaufania z ich strony i naprawdę oznaką, że bardzo Cię lubią i zwykle no, nie powinno się odmawiać. No i właśnie jeżeli taki obcokrajowiec nie wie o tym, i pójdzie z Finami do sauny i nagle się okaże, że oni są nago, to się można zdziwić, tak delikatnie mówiąc. Oczywiście, jeżeli mówimy o takim gronie znajomych, to raczej znajomi są tej samej płci i chodzą do sauny nago, wiadomo, jakoś osobno, raczej nie ma takiej koedukacji, ale jest wiele publicznych eventów, na przykład studenckich, gdzie faktycznie jest sauna i wszyscy biegają nago. Także no trzeba lepiej wiedzieć o takich rzeczach, niż potem przeżyć głęboki szok. Oczywiście tutaj uogólniam bardzo, ponieważ na pewno znajdą się Finowie, którzy nie lubią chodzić do sauny nago. Natomiast w większości oni właśnie tak robią, więc tutaj muszę uogólniać, ale zaznaczam, ludzie są różni, także trzeba mieć to też na uwadze, że nie wszystko jest czarne lub białe. Niezaprzeczalnym faktem jest jednak to, że sauna jest bardzo mocno wpisana w kulturę fińską i w tradycję fińską. Tutaj ludzie się rodzili, umierali, często właśnie umierających ludzi zanoszono do sauny. Często także polityczne spotkania załatwiane są w saunach. Także to jest nieodłączna część kultury fińskiej. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, jeżeli mówimy już o saunie, że sauna dla Fina to nie jest tylko taki mały drewniany budyneczek nad brzegiem jeziora, czy jakaś tam mała część domu, gdzie spędza się czas, ale sauna może też przybrać formę przyczepy, którą doczepia się do samochodu i zabiera. Jedzie się wsiną dalej, ma się saunę zawsze i wszędzie. Sauna to także miejsce w restauracji Burger King na przykład. Tak, Finlandia jako chyba jedyny kraj na świecie ma saunę w Burger Kingu, chociaż nie wiadomo, czy to jest Burger King w saunie, czy sauna w Burger Kingu. W każdym razie coś takiego w Finlandii istnieje. Więc wyobraźcie sobie, jak bardzo to wpisane jest nie tylko w tradycję, ale także w kulturę tego kraju.
A jeżeli już o dziwnych miejscach mowa, to teraz mam dla Was kolejną ciekawostkę z dziwnym miejscem, ale już odbiegającym od sauny, takiej w Burger Kingu. Chcę Wam tutaj powiedzieć o dziwnym kamieniu, czyli Kummakivi. Jest on blisko granicy z Rosją we wschodniej Finlandii. Tutaj mamy takie dziwne zjawisko, gdzie jedna skała jest na drugiej. Pomyślcie sobie, że kurczę, no co w tym takiego niesamowitego? Niesamowite jest to, że te dwie skały, które są notabene ogromne, stykają się ze sobą w naprawdę bardzo małym punkcie i zachowana jest między tymi skałami wręcz idealna równowaga. To jest coś, czego ja nie zobaczyłam jeszcze na własne oczy. Ale bardzo bym chciała zobaczyć to na własne oczy i mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda. Natomiast teraz pozostają tylko zdjęcia. I właśnie tutaj Wam pokażę jedno zdjęcie. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, dlaczego chciałam zamieścić to w ciekawostkach. No widzicie, nawet jak się o tym mówi, to tak wydaje się ok, no fajnie, skały stykają się, ale jednak jak się to widzi, to musi być takie wow, szczególnie jak się to widzi, wiecie, jak się tam stoi pod tą skałą. Ostatnia ciekawostka, którą przygotowałam dla Was na dziś, dotyczy języka, ale języka łacińskiego, nie fińskiego. Słuchajcie, w Finlandii możemy wysłuchać wiadomości w różnych językach, właśnie między innymi po łacinie. W radiu Yle Radio 1, czyli YPSI, mamy co tydzień audycję Nunti Latini, i tam właśnie wiadomości są prezentowane po łacinie. Brzmi to bardzo egzotycznie, bardzo faktycznie, no łacina wiecie jaki ma wydźwięk już taki naukowy wręcz. Tylko, że problem jest taki, że łacina no, przez wielu uważana jest w ogóle za język wymarły. Ja bym powiedziała, że to jest po prostu język, który nie należy do powszechnie używanych, ale są dalej ludzie, którzy nim się posługują, może nie na co dzień, ale znają ten język. O, tak powinnam to powiedzieć, że znają po prostu ten język. No ale problem jest taki, że ten język już nie ewoluuje, już nie ma w nim neologizmów, a świat się rozwija. W związku z tym prezenterzy w tym radiu, którzy właśnie są odpowiedzialni za audycję po łacinie, musieli sobie jakoś poradzić i wprowadzać właśnie neologizmy do słownika łacińskiego, którym się posługują. I właśnie dlatego powstał taki neologizm łaciński interrete, który oznacza internet i wziął się od słów inter, czyli pomiędzy, i rete, sieć. No cóż, tak sobie radzą. To już wszystkie ciekawostki, które przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję Wam za oglądanie i także za 500 subskrypcji. W ogóle to jest dla mnie coś niesamowitego, że tyle osób chce mnie oglądać. Ja wiem, że w skali YouTube'a 500, tam ktoś mógłby powiedzieć, że to jest nic, ale dla mnie to jest naprawdę wow. Bardzo duża liczba. Szczególnie kiedy sobie pomyślę, że przecież za tą liczbą stoją osoby fizyczne, które kliknęły to subskrybuj i to jest dla mnie po prostu coś niesamowitego, że Wy tutaj jesteście i co więcej komentujecie czasem, nawiązuje się między nami dialog i chyba Wam się podoba to, co widzicie, także bardzo się cieszę, bardzo jestem Wam wdzięczna i naprawdę mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niebawem.